spotkanie pomiędzy MKS Przasnysz a Mazownia Mińsk Mazowiecki. Mazownia. Obecnie klub po 6 kolejkach zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 15 punktów. W ostatniej kolejce ekipa Mazowni pokonała na własnym boisku Mazur Karczew 3-1. MKS Przasnysz. Obecnie nasz klub zajmuje 14 miejsce z dorobkiem 7 punktów. W ostatniej kolejce przasnyska drużyna na wyjeździe pokonała Eskolem Warszawa 4-1. Składy, w jakich wystąpią dzisiejsze drużyny. Ekipa Mazowi w bramce z numerem 95 Mateusz Łysik z 2, Mateusz Bienias 9, kapitan zespołu Wojciech Trochim z 10, Wojciech 15, Mateusz Pędowski z 19, Michał Bondara 22, Pawlo Ksos 23, Tomasz Nieścieruk z 28 numerem, Łukasz Bryś 77, Igor Krasnewski 97, Eryk Wędłocha. Trenerem zespołu jest pan Alan Grabek. I ekipa drużyny MKS Przasnysz w bramce z numerem 12 Michał Przychocki, z 2 Maciej Kmiecik, 3 Krzysztof Pustowa. Z numerem 5 kapitan zespołu Mateusz Popowski, z 11 zagra Dominik Witkowski, 16 Damian Słowi, 17 Patryk Głowski, z numerem 18 Jacek Kopciński, z 20 Maciej Bartosiewicz, numer 21 Tomasz Kamiński i z 26 numerem Jakub Osiecki. Trójka sędziowska na dzisiejsze spotkanie. Arbitrem głównym Michał Więckowski, a na bokach będą wspomagali go Mariusz Skotarczyk, a także Michał Juszczak. Ale mówię, bo mam profesjonalnie jako trener. Tak nie będzie, bo to nie profesjonalista. Szanowni Państwo, dziękujemy za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Zarząd MKS Przasnysz chciałby serdecznie podziękować wszystkim sponsorom naszego klubu. Wielkie podziękowania dla miasta Przasnysz, czyli dla pana burmistrza Łukasza Chrostowskiego, firmy EcoInstall, firmie Rembut, firmie Waldi, honorowym prezesom MKS Przasnysz, panu Waldemarowi Złotimiłkowi, Bogusławowi Pestkowi, zarządowi Banku Spółdzielczego Przasnysza, firmie ARA, ośrodkowi sportu i rekreacji na leśnictwo. Kręć, szukaj, brawo. A w drużynie gości
Boisko opuści z domu. Kurwa, a w jego miejsce.